Cześć, dzień dobry. Witam Was w kolejnym Q&A. Dzisiaj pochylę się troszeczkę nad tematem transportu i podróżowania po samej Kambodży. Z góry przepraszam za ewentualne hałasy przejeżdżające tutaj pojazdy i wydające różne dźwięki. Nie da się tego uniknąć. Nasza ulica robi się coraz bardziej ruchliwa i hałaśliwa. Spojrzałem od razu na budowę. Teraz mają porę lunchu, dlatego postanowiłem skorzystać z tej krótkiej chwili, kiedy nie walą, no ale tam wtedy ktoś przejmuje ich rolę. No nic. Przejdźmy do clue, czyli do tematu dzisiejszego Q&A. Transport w Kambodży należałoby chyba rozdzielić, podzielić na dwie części. Po pierwsze podróżowanie wewnątrz miast, po drugie podróżowanie pomiędzy miastami. No i trzecią jakby elementem będzie podróżowanie na wyspy, ale to na, może na sam koniec. Najpierw porozmawiajmy sobie o podróżowaniu wewnątrz miasta. Przepraszam, ale statyw też odmawia współpracy. Bywa tak. Trzeba się zmagać i reagować na bieżąco na wszystko, co się dzieje dookoła. Dobra. Podróżowanie wewnątrz miasta. Mamy kilka opcji do wyboru. Najtańszą i taką, która wcale nie jest najgorsza dla pojedynczej osoby, to jest motodop. Motodop, czyli po prostu złapanie kogoś, kto jedzie motorem, skuterem i nas podwiezie. Wskakujemy z tyłu na siedzenie i ta osoba nas zawozi tam, gdzie chcemy. To jest najtańsza forma podróżowania wewnątrz miasta. Nie tylko takiego jak Phnom Penh, ale w każdego miasteczka właściwie. I najtańsza. Znaczy najtańsza i najszybsza, o tak bym powiedział. Ceny są umowne, to nie są w żaden sposób zrzeszeni kierowcy. Bardzo często prywatne osoby, jak się je zatrzyma, to po prostu nas podrzucą za jakieś 1000 czy 2000 rili, jeśli to gdzieś nie za daleko. Tak jak wspomniałem, ta forma podróżowania jest dość popularna w całej Kambodży. Nawet w małych miejscowościach można się na motodopa załapać. Nie są one w żaden sposób oznakowane, wyglądają jak zwykłe motory, skutery z miejscowymi kierowcami. Oni często widzą, że ktoś na przykład idzie wzdłuż ulicy, a to nie jest typowe tutaj, żeby chodzić, spacerować, zatrzymują się i pytają się, czy motodop, czy chcemy, żeby nas podrzucić. Ale wystarczy, wystawimy rękę i za moment się ktoś zatrzyma, żeby nas podwieźć. Także nie ma tu problemu. Najtańsza forma jazdy. Można z tego skorzystać, jeżeli nie mamy jakichś bagaży, czy jesteśmy sami. Druga forma, no to już będzie riksza i tuk-tuk. Różnica między nimi. Riksze to są takie popularne z Indii, szczególnie troszkę mniejsze tuk-tuki. Będzie zaraz chwileczkę teraz przejeżdżał za mną czerwony. Taki, to jest właśnie riksza. Mniejsza wersja tuk-tuka. Tam w miarę komfortowo dwie osoby mogą jechać, tudzież dwie osoby z dzieckiem, nie ma najmniejszego problemu. Trzy osoby dorosłe już się troszkę ściskają, ale też się da pojechać. Riksza jest jakby takim zintegrowanym pojazdem. Natomiast tuk-tuk jest to motor, skuter, który ciągnie za sobą taką przyczepkę. Ta przyczepka jest większa i tam komfortowo jadą cztery osoby. Może jechać nawet 5 czy 6 osób takim jednym tuk-tukiem. Taki większy tuk-tuk nadaje się również świetnie na zakupy. Jak robimy większe zakupy, to tam się tego trochę zmieści. Riksza jest troszkę tańsza od tuk-tuka. Tuk-tuk jest odrobinę droższy. Jak nie potrzebujemy brać takiej dużej kubatury, to riksza będzie lepsza. Również ze względu na to, że jest mniejsza, węższa i po mieście łatwiej manewruje. Nie tak dobrze i szybko jak motor, ale lepiej niż duży tuk-tuk, który już jest właściwie gabarytów samochodu i stać musi normalnie w korkach. Riksza się próbuje przyciskać, a motory śmigają pomiędzy. Także motodop będzie najszybszy, riksza druga, a tuk-tuk na końcu, jeśli chodzi o tempo jazdy. No i mamy możliwość oczywiście zamówienia taksówki w wersji samochodowej. Tutaj mówię tu głównie o większych miastach. Nie w każdym mieście w Kambodży taksówki samochodowe jeżdżą, takie wewnątrz miast. Taksi samochodowe, no dużo większy komfort jazdy, klimatyzacja, to tego nie muszę tutaj chyba wyjaśniać, ale w korkach stoi się dość długo, szczególnie w godzinach szczytu. Jak zamówić? Najłatwiej albo stanąć na ulicy,
machnąć ręką, albo chociaż się rozejrzeć i momentalnie ktoś się zatrzyma. Riksza, tuk-tuk, kto będzie przejeżdżał, ten się zatrzymuje. Są jednakowoż aplikacje. Aplikacja, górą aplikacji jest to, iż z góry wiemy, jaki będzie koszt przejazdu. Przepraszam, ale mnie spędzi w nosie. Znamy koszt przejazdu z góry. Kierowca może znać już drogę docelową, bo taką możemy ustawić w aplikacji, w związku z czym nie musimy się namęczyć, tłumacząc, dokąd chcemy jechać. Aplikacja daje nam taką możliwość. Po trzecie, mamy wszystkie dane kierowcy. To daje też pewne poczucie bezpieczeństwa. Mamy do niego numer telefonu, jego imię, nazwisko. Mamy numery pojazdu, którym będziemy jechali. Łatwo w razie czego zgłosić reklamację, skontaktować się z operatorem. Także to jest najbezpieczniejsza forma. Złapanie z ulicy jest dość wygodne, jak nie mamy telefonu, nie mamy aplikacji, to oczywiście możemy to zrobić, przy czym wówczas dobrze jest ponegocjować cenę za przejazd w określone miejsce z góry. Bo jak znamy się na uczciwość kierowcy, no to będzie nam, przyjdzie nam zapłacić na pewno znacznie więcej niż w sytuacji, kiedy zrobimy to na przykład poprzez aplikację. Na pewno co najmniej dwa razy więcej zapłacimy, a nie jednokrotnie jeszcze więcej niż dwa razy. Także jak załapiemy pasapa, czy tuk-tuka, czy rikszę z ulicy, od razu staramy się ustalić, ile to będzie kosztowało. Jeżeli znamy, jakie są koszty mniej więcej na tej trasie, to będziemy umieli się ustosunkować, możemy ponegocjować cenę. Jak nie znamy, to po prostu akceptujemy taką kwotę do wydania lub nie. Tak to się odbywa wewnątrz miast. W tych dużych miastach, takich jak Phnom Penh, Battambang, Siem Reap, Sihanoukville, możemy korzystać z tych aplikacji typu PassUp. Czasami się mnie pytacie, co za Passata zamawiam. No nie Passat, tylko właśnie PassUp, czyli Pass Application lub Grab. To są dwie najpopularniejsze tutaj takie aplikacje i jednocześnie firmy przewozowe. Zaraz po przyjeździe lub wręcz przed przylotem jeszcze do Kambodży sugerowałbym Wam jedną z nich sobie zainstalować i potem z nich korzystać. Bezpieczniej, łatwiej, taniej. Także zdecydowanie to Wam polecam. W mniejszych miejscowościach nie funkcjonują jeszcze PassUp. Na przykład w Kokongu nie ma PassUp ani Graba, czyli nie możemy użyć żadnej aplikacji do tego, żeby zamówić sobie transport. No tam po prostu musimy albo łapać z ulicy, albo no, znać kogoś, kto takie usługi świadczy. Najlepiej jak zostajemy w jakimś mieście troszkę dłużej i pojedziemy z kimś, kto potraktował nas uczciwie, do tego jeszcze mówi po angielsku na przykład, warto wziąć po prostu numer telefonu od razu do takiej osoby. Oni praktycznie zawsze mają swoje wizytówki i wtedy zamiast aplikacji to po prostu dzwonimy bezpośrednio do kierowcy. I taki jest najlepszy chyba sposób podróżowania w miasteczkach mniejszych, w których nie działają te aplikacje główne. Okej, o podróżowaniu wewnątrz, no oczywiście możemy jeszcze spacerować, możemy chodzić, ale to jest bardzo utrudnione, tutaj tu praktycznie nie ma chodników, a jeśli takowe są w niewielu miejscach, to nie są wcale dobrze przystosowane do tego, żeby po nich spacerować. Często chodniki są częścią posesji prywatnej, więc wcale tam nie można specjalnie chodzić. Najczęściej zastawione są parkującymi samochodami, więc generalnie jest ciężko i chodzi się ulicami. Także chodzenie jest dość niebezpieczne, szczególnie wieczorami, prawda Adam? I dlatego tutaj się dziwię, jak ktoś idzie, to natychmiast się zatrzymuje ktoś, żeby podwieźć, no bo tutaj nie jest to naturalną rzeczą, że ktoś chodzi. Okej, podróżowanie między miastami. No i tutaj już się też pojawia kilka możliwości. Po pierwsze, kolej. Jest jedna linia, która łączy Phnom Penh z Sihanoukville i z Kampotem, ale ta linia na razie nie jeździ w ogóle, więc taka opcja w tej chwili nie istnieje. Być może niedługo, kiedy otworzy się Kambodża na turystów, ta linia zostanie wznowiona, ale to i tak najpierw muszą się zgromadzić chętni. Ona prawdopodobnie ruszy dopiero na początku, tylko w weekendy. No i to jest jedna trasa tylko. Nigdy nie jechałem pociągiem jeszcze, ale chciałbym sprawdzić, jak to wygląda. Jak tylko ruszą, to będę chciał się przejechać, więc wiele Wam na ten temat nie powiem. Druga kwestia, mamy dużo prywatnych linii autobusowych, tak zwanych minibusów. Minibusy czy VIP-busy, jak tutaj się często mówi, to są takie pojazdy, które zabierają do kilkunastu osób, zazwyczaj do 14 osób. Jeżeli bierzemy taką korporację, która jest dość rozpoznawalna, typu na przykład Virag Buntam, Vibol, jest ich sporo,
to są to busy w miarę nowe, z klimatyzacją. Tam się jedzie dość komfortowo i przyjemnie, no chyba, że się trafi nam akurat miejsce, gdzie nie będzie przestrzeni na nogi, tak jak ja ostatnio wracając z Kokongu, ale generalnie nie jest źle. Te samochody pokonują trasę relatywnie szybko i w miarę komfortowych warunkach. Minusy, no nie zatrzymują się na przykład na każde zawołanie, jeżeli mamy potrzebę stanąć na siusiu. Da się oczywiście kierowcę wyprosić, ale to jest takie, no rozumiecie, sami zatrzymuje się cały bus, wszyscy siedzą, wszyscy patrzą, taki komfort znikomy, jeśli o to chodzi. Każda podróż, która jest trochę dłuższa niż 3 godziny, jest przerywana postojem na jedzenie. Taki koloryt Kambodży. Oprócz minibusów są duże busy. Duże busy to wersja trochę wolniejsza od minibusa. W dużym busie oczywiście jeździ znacznie więcej ludzi. Teoretycznie klimatyzacja działa, ale nie zawsze sprawnie. Bus taki znacznie bardziej trzęsie, jest wolniejszy, ale jest najtańszy. One jeżdżą praktycznie też na każdej linii, do każdego miasta prowincjonalnego. Takim autobusem dojedziemy. Wersja trzecia to prywatna taksówka, czyli po prostu samochód, zazwyczaj SUV, który możemy zamówić i pojechać. Takie SUVy jeżdżą regularnie pomiędzy miastami, zabierając kilku pasażerów i wtedy płacimy też relatywnie niedużo, bo zazwyczaj około 12-15 dolarów za podróż na przykład z Kokongu do Phnom Penh, czy z Phnom Penh do Kokongu. Lub możemy wziąć taki samochód na wyłączność. No i wtedy w zależności od trasy kosztuje to kilkadziesiąt do 100 dolarów zazwyczaj na trasie w Kambodży. To chyba tyle, jeśli chodzi o samo podróżowanie tutaj lądowe. Dochodzi jeszcze podróżowanie lotnicze, a takie się tutaj będzie rozwijało i rozwija się, otwiera się lub planuje się budowę w najbliższym czasie kilku nowych lotnisk wewnątrz Kambodży. Na razie bez problemu możemy korzystać z lotnisk w Phnom Penh, Sihanoukville czy Siem Reap, które pozwalają nam na podróżowanie dość szybkie, komfortowe pomiędzy południem a, nazwijmy to sobie, takim centralnym zachodem Kambodży. Już za moment otwarte będzie lotnisko również w prowincji Kokong, więc będzie można tam sobie spokojnie polecieć. Taki przelot kosztuje zazwyczaj około 100 dolarów wewnątrz, czasami nawet taniej. Więc jest dość drogi, ale jest bardzo szybki, komfortowy. No to oczywiście nie muszę chyba tego tłumaczyć. Kolejna rzecz. Podróżowanie z lądu na wyspę. Tu też mamy kilka opcji. Możemy próbować złapać prywatną łódź motorową. Natomiast usługi swoje świadczą tak zwane speedboaty. To są linie, tak samo jak mamy autobusowe, autobusowych przewoźników, tak samo mamy takich wodnych. Te speedboaty to są łodzie, które pływają bardzo szybko na wodzie. Zabierają nawet do kilkudziesięciu osób i podróżują dość regularnie pomiędzy lądem, czyli Sihanoukville na przykład, a Korong, Korong Samloem czy innymi wyspami. W zależności od tego, gdzie chcemy się dostać, oczywiście będzie to inna linia, ale nie ma problemu najmniejszego, żeby się dostać na wyspę i z wysp z powrotem. Tu jest to bardzo proste, te miejsca są dobrze oznakowane. W tej chwili już nie pamiętam, ile kosztowało przepłynięcie na Korong Samloem, ale około 10 chyba dolarów od osoby. To się odbywa dość szybko. Już też nie chcę strzelać, ale to chyba około 40 minut trwało przepłynięcie na Korong. Jedną z takich najładniejszych wysp, Korong Samloem, takie, które naprawdę warto odwiedzić, będąc w Kambodży. Okej, okay. Jest jeszcze możliwość wynajęcia śmigłowca prywatnego. Jeżeli ktoś ma naprawdę dużo pieniędzy, to takie możliwości oczywiście są i takie usługi są świadczone. Więc taka opcja również jest. W zależności od naszego budżetu możemy od stopa, gdzie prawie za darmo możemy jeździć, po wyprawę samolotem albo śmigłowcem. Spektrum jest szerokie, wybór należy do Was. W trakcie pisania opisu do tego odcinka a propos transportu uświadomiłem sobie, że pominąłem jeszcze ważną informację, może nieistotną w sensie fizycznie faktycznego poruszania się po miastach, no ale jednak takie pytanie może od Was paść, więc chciałem od razu je wyjaśnić. A mianowicie transport publiczny wewnątrz miast, czyli po prostu autobusy, przystanek autobusowy, jakiś bilet, czy można w ten sposób się poruszać po miastach. No i tutaj informacja jest następująca. Rzeczywiście jest transport publiczny bardzo znikomy. Jest kilka linii, które podróżują i to głównie
na zewnątrz Phnom Penh, to znaczy łączą centrum z terenami podmiejskimi, ale to są autobusy, mają normalnie numer, mają trasę i są przystanki, gdzie można na taki autobus czekać. Nie ma wprawdzie rozkładów jazdy, nie widziałem przynajmniej, choć parę przystanków odwiedziłem z ciekawości. Czyli nie wiem, o której przyjedzie, nie wiem, jaki autobus tam przyjedzie i dokąd będzie jechał. Być może takie informacje gdzieś na stronie miasta Phnom Penh może są, być może gdzieś są zamieszczone, nie udało mi się tego znaleźć. W każdym razie to jest tak szczątkowy element poruszania się transportu po mieście, że nawet zapomniałem o tym powiedzieć, choć w innych miastach, na przykład w Europie, właściwie od tego powinno się zacząć. Autobus, tramwaj, czyli komunikacja miejska. No tutaj tego zupełnie nie ma. Można o tym jakby zapomnieć. No można oczywiście również wynająć na przykład motorower, skuter, motor i samemu się nim poruszać. Można wynająć samochód, można wynająć lub kupić rower. No ale to już wymaga albo posiadania jakiejś mapy, która nas poprowadzi, nawigacji, albo znajomości po prostu topografii miasta. Mam nadzieję, że rozświetliłem teraz troszeczkę kwestię podróżowania i przemieszczania się po Kambodży. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania do tego tematu, do tego topiku, bardzo proszę, zostawcie je w komentarzach, a ja postaram się to uzupełnić. To wszystko już w dzisiejszym Q&A. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam na odcinek popołudniowy. I dzisiaj jest czwartek, zdaje się, to chyba będzie live. Prawdopodobnie, najprawdopodobniej dzisiaj będzie live wieczorem o 18 czasu polskiego. Bardzo serdecznie na niego zapraszam. Dzięki, do zobaczenia.